22 maja 1995 roku cała Żywiecczyzna i cała diecezja bielsko-żywiecka, która była nową i młodą diecezją, przeżywała bardzo wielką i doniosłą uroczystość, wizytę Ojca Świętego Jana Pawła II tutaj na tych ziemiach, z którymi to terenami on był bardzo związany za swojego życia kapłańskiego, później biskupiego. Zastanawialiśmy się, gdzie by znaleźć miejsce, w którym można byłoby chociaż zobaczyć Ojca Świętego. O jakichś miejscówkach czy o jakimś wejściu na rynek żywiecki wtedy no nie było mowy, nie było takiej możliwości. Ja mieszkam w gminie Lipowa i droga, która biegnie z Bielska do Żywca, ona została podzielona na takie sektory, gdzie poszczególne gminy wzdłuż tej drogi mogły po prostu być i uczestniczyć w tej pielgrzymce. Było to kolosalne przeżycie wewnętrzne, rodzinne również. Syn miał 3 latka, córka 8 lat. No i z Lipowej trzeba było przemieścić się piechotą. 10 kilometrów, gdyż była droga wyłączona z ruchu. Flagi zrobiliśmy takie z papieru, przystroiliśmy szyby w leśniczówce. Nastrajaliśmy się do tego spotkania. Po prostu wzruszenie, jak wspominam tamten czas. Gdyż to nie było łatwe. Pamiętamy również, że wychodziliśmy z niełatwych czasów w Polsce. Te wszystkie pielgrzymki i wizyty były taką dużą otuchą i nadzieją na zmienianie Polski. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić, że bez właśnie tej postaci byłoby możliwe przejście tego okresu. Jak już czekaliśmy wzdłuż tej drogi, no to cały czas rosło napięcie. No i w końcu jedzie ten samochód, papa mobile. Ja trzymałem syna na rękach, żona, córkę. No i udało się zrobić 2 zdjęcia, przejechał. I takie poczucie spełnienia, i to nam wystarczyło. Później wracaliśmy do domu, przeżywaliśmy to wszystko. Nasza ojczyzna stoi dzisiaj przed wieloma trudnymi problemami społecznymi, gospodarczymi, także politycznymi. Trzeba je rozwiązywać mądrze i wytrwale. Jednak najbardziej podstawowym problemem pozostaje sprawa ładu moralnego. Ten ład jest fundamentem życia każdego człowieka i każdego społeczeństwa. Dlatego Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia. Być człowiekiem sumienia to znaczy przede wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu sobie nie zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i wymagający. To znaczy angażować się w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło. Myśl słów świętego Pawła: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięży. Być człowiekiem sumienia to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków, ciągle na nowo się nawracać. Być człowiekiem sumienia to znaczy angażować się w budowanie Królestwa Bożego, Królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju w naszych rodzinach, w społecznościach, w których żyjemy i w całej ojczyźnie. Podejmować odważnie odpowiedzialność za sprawy publiczne. Troszczyć się o dobro wspólne. Nie zamykać oczu na biedy i potrzeby bliźnich.
duchu ewangelicznej solidarności. Jeden drugiego brzemiona nosić. Ta wizyta rozpoczęła się od Bielska Białej, gdzie Ojciec Święty nawiedził katedrę świętego Mikołaja, jak również kurię nowo powstałą. W Skoczowie odprawił mszę świętą, w czasie której beatyfikował księdza Jana Sarkandra, wielkiego kapłana, który jednał wiernych rzymskokatolickiego kościoła z wiernymi kościoła ewangelicko-augsburskiego. Była to wizyta ekumeniczna. Bardzo ciepło został przyjęty i wpłynęło to na umocnienie więzi między tymi dwoma wyznaniami, które na terenie tak zwanego Śląska Cieszyńskiego współpracują ze sobą, żyją. Jest bardzo dużo nawet związków mieszanych. To trwa do dzisiaj. Jak są jakieś uroczystości związane z naszymi świętami, z naszymi obchodami, to zawsze obecni są księża, duchowni tamtego kościoła i odwrotnie też. Polska ma bogate tradycje, gdy idzie o dialog kościoła katolickiego, zarówno z kościołem prawosławnym, jak też i z kościołami oraz wspólnotami reformowanymi. Niech mi będzie wolno przywołać na pamięć jeden tylko przykład. Kamieniem milowym na szlaku ekumenicznym było z pewnością kolokwium caritativum, to znaczy spotkanie przedstawicieli katolików oraz luteran i kalwinistów z całej Europy, zwołane do Torunia w roku 1645 przez króla polskiego Władysława IV. Inicjatywa wyszła jednak od biskupów polskich, a celem spotkania było przywrócenie jedności między uczestniczącymi w tym kolokwium kościołami. W roku bieżącym obchodzimy przez 350. rocznicę tego ważnego wydarzenia ekumenicznego. Chociaż nie przyniosło ono spodziewanych rezultatów, to jednak posiadało, jak na owe czasy, charakter pionierski. Było dla Europy, podzielonej konfliktami religijnymi, jakimś ważnym przypomnieniem, że droga do jedności to droga dialogu, a nie przemocy, jak wówczas niestety wielu uważało. Idea wolności sumienia z trudem dojrzewała świadomości europejskiej. Potrzeba było wielu ofiar po jednej i drugiej stronie, aby zdobyła sobie ostateczne prawo obywatelstwa. Do grzechów domagających się szczególnego wysiłku, pokuty i nawrócenia trzeba z pewnością zaliczyć te, które naruszyły jedność Chrystusowego Kościoła, często nie bez winy ludzi z jednej i drugiej strony.